Daj mi sekundę, muszę stworzyć jakieś bardzo inteligentne zdanie, żeby się profesjonalnie zaprezentować. Firma Provalians Poland sprawuje pieczę nad dwoma markami fryzjerskimi, czyli Frank Provo i Jean Louis Davy. Jean Louis Davy to jest największa sieć salonów fryzjerskich w Europie. Oferta Jean Louis Davy jest skierowana do osób o wysokich wymaganiach, które poszukują luksusowych usług i wyjątkowego standardu obsługi. W Polsce posiadamy około 60 lokalizacji w największych miastach. Jesteśmy bardzo aktywni w świecie digitalu. Posiadamy m.in. swoją aplikację mobilną, e-commerce czy system do rezerwacji wizyt. Siłą rzeczy prowadzimy więc też działania marketingowe w internecie i jako rozszerzenie tych działań postanowiliśmy stworzyć kanał na YouTube. No nie wiedzieliśmy do końca, jak do tego podejść na samym początku. Rozeznaliśmy się trochę tutaj wśród naszych współpracowników i polecono nam Film Cloud. Właśnie pomogli nam oni poukładać sobie to wszystko, stworzyć jakąś strategię na te materiały wideo w internecie. Ale masz łapę, Paweł, w tym kadrze. Myślę, że Film Cloud i stworzył super usługę z tymi filmami na abonament, dlatego że to jest stosunkowo tania opcja na realizację dużej ilości kontentu. Ja myślę, że tutaj kluczowa jest elastyczność, dlatego że w naszym przypadku jesteśmy w stanie stworzyć nawet do 4 filmów w ciągu jednego dnia. Jest to oczywiście uzależnione od tego, jak zorganizowany jest plan, na ile wszystko jest już wcześniej przygotowane, także i od zaawansowania kontentu czy tam formatu, który realizujemy, bo ta elastyczność pozwala uformować tą usługę do swoich potrzeb. I w sytuacji, w której ktoś na przykład chciałby nagrywać dużo krótsze formaty, typu Reelsy, to myślę, że mógłby stworzyć ich naprawdę ogromną ilość w ciągu całego takiego dwudniowego planu zdjęciowego. W dzisiejszych czasach marketingowo wideo jest bardzo istotne. Wideo ma dużo lepiej oddziałuje marketingowo na klientów niż tekst czy obraz. A więc jeżeli chodzi o taki segment MŚP, to myślę, że marketingowo wideo jest idealnym rozwiązaniem.